Ulice w Mosinie i okolicach w niektórych miejscach przypominają ser szwajcarski. Kierowcy robią co mogą, aby nie urwać koła. Mieszkańcy się niecierpliwią. Niestety w gminie Mosina mamy straszne dziury. Na ulicy Krosińskiej jest bardzo wielka wyrwa, gdzie naprawdę można sobie urwać koło. Co oprócz stawiania kolejnych słupków ostrzegawczych robią władze gminy i kiedy można spodziewać się poprawy sytuacji? Ogólnie gmina Mosina to jest jedna wielka dziura.